jesteśmy w trakcie tak jakby składania wniosku o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta oraz stworzenie wieloletniej prognozy finansowej, która miałaby zabezpieczyć finansowanie budowy stadionu Ruchu Chorzów. Dlaczego się tutaj dzisiaj spotykamy? No dlatego, że z racji naszych wieloletnich, 13-letnich doświadczeń negatywnych niestety z prezydentem Andrzejem Kotalą stwierdziliśmy, że jakby w deklarację już oczywiście nie wierzymy, chcemy konkretów, środki, jeśli chodzi o środki rządowe, zostały tutaj w rozmowie ze mną potwierdzone, w rozmowie w Warszawie przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz przez ministra sportu pana Kamila Bortniczuka. Ta deklaracja została podtrzymana w Katowicach w tym tygodniu na spotkaniu właśnie z władzami miasta oraz klubu Ruchu Chorzów. Dlatego tutaj się cieszymy, że premier jakby chce współfinansować budowę stadionu Ruchu Chorzów. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, główne problemy tutaj jakby nasze jako kibiców, jako społeczności Chorzowa, no mamy z zarządem miasta, z panem prezydentem Kotalą, z panem wiceprezydentem Michalikiem, z radą miasta na czele z panem Waldemarem Kołodziejem i tutaj jakby próbujemy wyjść naprzeciw tym wszystkim głosom kibiców, ale też mieszkańców, że obietnicami jeszcze nikt stadionu nie wybudował, więc my po prostu nie zadowalamy się obietnicami i oczekujemy konkretów w postaci właśnie zapisania tych środków. Dlaczego tego oczekujemy? Ano dlatego, że wiemy, że jeżeli Rada Miasta, jeżeli prezydent nie zabezpieczy tych środków po stronie miasta, czy to w formie środków z budżetu, czy w formie finansowania kredytem, bądź akcjami, tutaj jakby obligacjami miasta, to wiemy, że też środki rządowe do miasta nie wpłyną. Jest to oczywiste. Jeżeli miasto nie zabezpieczy po swojej stronie 50% na tą inwestycję, no to konsekwencją tego będzie najprawdopodobniej to, że środki rządowe nie wpłyną. Mamy kwiecień, dokładnie 28 kwietnia. Jest bardzo dużo czasu. Oczekujemy bardzo dużo czasu do kolejnych wyborów samorządowych, które się odbywają za rok. Oczekujemy, że ten stadion będzie budowany jak najszybciej, że tutaj nie będzie żadnej zwłoki, jak to miało do tej pory miejsce. Wiemy, że obecny projekt już dwukrotnie zmieniany, ponownie gdzieś podlega jakimś korektom, jakimś zmianom. Jakby my się nie godzimy oczywiście z tym graniem na czas, chcemy tutaj konkretów tu i teraz, chcemy, żeby ten stadion powstał. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że sytuacja polityczna za rok czy za dwa może być zupełnie inna, dlatego trzeba te pieniądze, które są położone na stole, już dzisiaj wykorzystywać i iść po prostu w budowę stadionu. Gdyby przez te ostatnie 13 lat prezydent działał chociażby tak samo jak to robią kibice, to ten stadion dawno już by stał. Niestety znowu musieliśmy wyręczać prezydenta i o te środki ubiegać się bezpośrednio w Warszawie, co nam się udało. Liczymy, że stadion Ruchu Chorzów, jeżeli powstanie w niedalekiej przyszłości, a na to liczymy, będzie nosił imię Gerarda Cieślika. Chciałem jeszcze tylko dodać, że też taka narracja się pojawia cały czas, że no po co to robić, przecież w Chorzowie mieszka tylko i wyłącznie około 100 tysięcy mieszkańców. Pragnę przypomnieć, że Ruch Chorzów to jest fenomen społeczny, to jest klub ze 103-letnią tradycją, przedwojenny klub zakładany przez powstańców w 1920 roku i temu klubowi kibicują lub sympatyzują nie tylko mieszkańcy Chorzowa, ale wielu, wielu miast Górnego Śląska, ale nie tylko. Także dziwię się, że prezydent Kotala nie chce uruchomić obiektu, który będzie mu przynosił wpływy z podatków, czy to z lokali gastronomicznych, czy ze sklepów. Chcemy powrotu do kwoty, która była zapisana w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019, zanim prezydent Andrzej Kotala wycofał się z planów budowy stadionu. Jest to około 100 milionów złotych. Obecnie w wieloletniej prognozie jest zapisane 23 miliony. Na ten rok były także przeznaczone kwota w wysokości około 4 milionów, która miała być potencjalnie zwiększana do 5 na remont oświetlenia. Dlatego nie ufamy zapowiedziom, że
budowa, przepraszam, rozbiór obiektu na Cichej 6 może rozpocząć się dopiero w roku 2024, tuż przed wyborami, gdzie obawiamy się po prostu, że tak jak w 2019 po wyborach, gdzie zostało nam powiedziane, że żadnych złudzeń, panowie, stadionu nie będzie, tak nie chcielibyśmy się obudzić, że będziemy bez obiektu w roku powyborczym. Kwota, która jest obecnie przeznaczona w budżecie miasta, spokojnie starczy na rozbiórkę obecnego obiektu i rozpoczęcie prac przygotowawczych pod nowy. Nie można, tak jak pan prezydent mówić, że mamy sytuację, że nie możemy nic zmieniać w projekcie, ponieważ już nie chcemy żadnych opóźnień i już teraz natychmiast musimy rozpocząć jak najszybciej procedury w celu wybudowania nowego obiektu, a jednocześnie czekać prawie cały rok po to, gdy zakończy się rozbiórka obecnego obiektu.